Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej święty Ambroży, święty Hieronim, papież święty Damazy oraz papież święty Grzegorz Wielki i wielu, wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka pochodząca ze starożytnego rodu miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu świadectwa krwi dzisiaj jest Piazza Navona, jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, poświęca się białe baranki. Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic, oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej opór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego, nie ulegała ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przyprowadzono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa. Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewczyna została wówczas wrzucona w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. Udała się na miejsce kaźni, mówi święty Ambroży, szczęśliwa niż inne, które szły na swój ślub. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. W ten sposób zakończyła swoje ziemskie życie i poszła na spotkanie nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż własne życie. Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Imię Agnieszki jest wymieniane w pierwszej modlitwie eucharystycznej, czyli w kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż jej łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrażenia Agnus, baranek. Dlatego właśnie powstał zwyczaj, że w dzień świętej Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów, a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele świętej Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca świeżo mianowanym metropolitą Kościoła katolickiego. Atrybutami świętej Agnieszki są gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz i zwój. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne. Spraw, abyśmy naśladowali stałość w wierze świętej Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudi nos, Kyrie eleison, Christe.